Czy Nikolaj nadal produkuje rowery analogowe? Czy model S16 MGU to ich bestseller? Dlaczego Nikolaj do produkcji swoich ram używa lotniczego stopu aluminium? Rama po spawaniu traci swoją wytrzymałość. Czy można ją z powrotem utwardzić? Ile czasu zajmuje wyprodukowanie roweru od momentu złożenia zamówienia? W tym wideo znajdziesz masę ciekawostek. Guten Tag. Jedziemy! Nikolaj to niemiecki producent rowerów. Firma założona 30 lat temu przez pana Kalle Nikolaj. Od początku swojej działalności firma Nikolaj produkuje swoje rowery z aluminium. Wszystko na miejscu. Chcesz zobaczyć cały proces produkcji od A do Z? To będzie prawdziwa uczta dla twoich rowerowych oczu. Zapraszam. Wszystko zaczyna się tutaj, w dziale projektowym. Jest zaplecze socjalne z pyszną kawą, są wygodne stanowiska do pracy, jest światło słoneczne i jest dużo przestrzeni. Jest na stojaku Nukleon 16, aby każdy pracownik przychodząc rano do pracy czuł dumę. To jest glina, z której lepi się rowery. Nikolaj produkuje swoje ramy z aluminium. Aluminium przechodzi w takich wielkich sztabach, które są produkowane dla firmy na specjalne zamówienie. Kształt jest zoptymalizowany tak, aby potem podczas obróbki materiału generować jak najmniej odpadu. Nikolaj używa profili prostokątnych, kwadratowych, ale też takich specjalnych. Taki specjalny materiał powoduje, że gdy wyfrezujemy taki element, mamy bardzo mało odpadu. Ten profil tutaj jest jeszcze ciekawszy. Jest dostosowany tak, żeby pociąć go na kawałki, a potem wyfrezować obudowę do silników Bosch. To jest specjalna piła taśmowa, która powolutku tnie te wielkie profile aluminiowe. Oczywiście takich profili nie tniemy brzeszotem, nie tniemy szlifierką, tniemy na kawałki odpowiedniej długości za pomocą tej piły taśmowej. Tutaj za tymi drzwiami znajduje się dział programowania maszyn. Na górze chłopaki projektują rowery, natomiast jest tutaj mnóstwo maszyn, które trzeba nauczyć, jak obrabiać materiał. Dzięki temu możemy otrzymywać takie piękne, skomplikowane kształty prosto z frezarki. Lokalizacja tego biura jest nieprzypadkowa. Ta ekipa projektowa musi być blisko maszyn. Poznajecie ten wielki blok aluminium? No jest to naprawdę ciężkie. Wydaje mi się, że to waży jakieś może 5 kg. I z tego elementu wielkiego jest frezowany ten element, do którego mocujemy silnik Pinion MGU. Większość materiału pochodzi z hut z Niemiec. Wyjątkiem są te profile hydroformowalne, które przyjeżdżają z Tajwanu. Bardzo ciekawe jest to, że mają super gruby profil po to, żeby można było zrobić odpowiednią grubą ściankę, żeby rama nie pękała we wrażliwych miejscach. To jest dolna rura do roweru Nikolaj S16 MGU. Ten półprodukt jest bardzo ciężki. Taki surowy profil trafia do tej maszyny, do frezarki, gdzie jest frezowany. Po wyfrezowaniu ta dolna rura staje się bardzo lekka. Te wielkie maszyny to obrabiarki CNC, trzyosiowe, sterowane numerycznie. To właśnie w tych maszynach blok aluminium zamienia się w komponenty, z których potem spawa się ramę rowerową. Zauważcie, że dookoła mnie jest bardzo czysto. Ta maszyna wyrzuca wióry aluminiowe prosto do specjalnego kosza. I potem z tego kosza wióry są przesypowane do dużego kontenera, który opróżnia się raz na miesiąc. Ten biały płyn, który tutaj widzicie, to nie jest mleko. To jest płyn chłodzący i on składa się w 5% z oleju. Reszta to woda. Firma Nikolaj stosuje również obrabiarki numeryczne pięcioosiowe. Bardzo skomplikowane maszyny. Dodatkowo widzimy tutaj ramię robota. Na tamtym stole układane są surowe elementy aluminium i ramię robota potrafi samo ten materiał pobierać, ładować do maszyny. Z tej maszyny wychodzi taki gotowy element, do którego montujemy silnik Pinion MGU. Jestem teraz w magazynie gotowych, świeżych, wyfrezowanych elementów. Mamy tutaj na przykład główki ramy, mamy różne mufy, mnóstwo części, wszystko pięknie posegregowane. Co ciekawe, Nikolaj obiecuje, że ma tutaj stok elementów do rowerów nawet 10-letnich, a jeżeli mamy szczęście, to możemy znaleźć tutaj części nawet dużo, dużo starsze. Oczywiście ten magazyn jest kontrolowany elektronicznie. Jeżeli stok jakichś elementów spada, to idzie szybko sygnał na produkcję, żeby dorobić konkretne elementy, żeby nigdy tutaj niczego nie brakowało. I wszystko jest pięknie, po niemiecku, poukładane. Tutaj mamy numer zamówienia klienta, jaka rama, jaki rozmiar. Te wszystkie elementy, które będą potrzebne do stworzenia ramy do tego zamówienia. Jeżeli zamówicie ramę w Nikolaju albo rower, to tak naprawdę tutaj zaczyna się życie waszej ramy.
To jest specjalna frezarka, która ma przygotowane takie stanowisko, do której wkładamy konkretne elementy. To znaczy idzie pan na magazyn, bierze konkretne rurki, konkretne elementy i one tutaj są tak obrabiane, żeby pasowały do konkretnego modelu ramy, do konkretnego rozmiaru. Docięte rurki, docięte profile po wyjęciu z tej maszyny trafiają na ten stół. Tutaj chwilowo nie mamy stołu, który chcę wam pokazać, ale jest tutaj normalnie specjalny stół, gdzie pan przykłada te wszystkie elementy, sprawdza, czy wszystko dobrze pasuje i co mnie zaskoczyło, ma tutaj też spawarkę typu TIG i ta cała rama, przedni trójkąt, tak już wstępnie złożony, jest dosłownie heftany takimi delikatnymi punktami. Czyli tutaj wstępnie już pan tworzy przedni trójkąt roweru. Tutaj mamy te wspomniane tace, zobaczcie ile tego jest. Każda taca odpowiada danemu modelowi roweru i danemu rozmiarowi. Te wycięte rurki pan wszystkie pięknie przykłada i delikatnie spawa. Tutaj są te wstępnie pochytane przednie trójkąty, delikatne tylko takie wstępne spawy, żeby to wszystko się trzymało kupy. Każdy przedni trójkąt dodatkowo ma tutaj tackę, a w tej tacce są aluminiowe pozostałe elementy, które będą przyspawane do tego przedniego trójkąta. W tym miejscu jest stanowisko spawacza. Tutaj dzieje się cała magia Nikolaja. Jest dosłownie kilku spawaczy, którzy, sprawdzam czy nie jest gorące, którzy tworzą takie piękne spawy na tych elementach. Spawane są te przednie trójkąty, ale tylko do pewnego momentu. Rama jest wstępnie pospawana, natomiast nie są jeszcze spawane na przykład elementy typu uchwyty do dampera. Dlaczego? Już wam tłumaczę. Taki wstępnie pospawany przedni trójkąt trafia tutaj. Zobaczcie, tu jest taki olbrzymi, super stabilny, stalowy stół. Na tym stole instalowany jest przedni trójkąt i takimi wielkimi prętami jest delikatnie doginany, tak żeby rama była idealnie prosta. Następnie trafia z powrotem na spawanie. Kolejnym procesem jest dospawanie tych wszelakich małych, drobnych rzeczy, które też powodują kolejne obciążenia i kolejne naprężenia w tej ramie, więc już po takim finalnym spawaniu rama z powrotem trafia do prostowania. Oczywiście warto dodać, że te ramy nie są jakieś mega pogięte. Po prostu chodzi mi o to, że one mają minimalne jakieś przekoszenia i wszystko musi być idealnie naprostowane przed kolejnym procesem. Dobrze, jak to zgadnie, co to jest to wielkie urządzenie? To jest, proszę państwa, piekarnik. Do tego piekarnika sadza się kompletnie pospawane ramy rowerowe. Po co? Ponieważ po procesie spawania zaburzamy strukturę aluminium i to aluminium z twardego aluminium staje się aluminium miękkim i plastycznym. Trzeba go przywrócić z powrotem do swoich właściwości. I sposoby są dwa. Taką pospawaną ramę moglibyśmy zostawić na 6 tygodni do leżakowania i po tych 6 tygodniach złapałaby swoje właściwości. Innym sposobem, dużo szybszym, jest włożenie takich pospawanych elementów do tego piekarnika. Ten piekarnik to jest oczywiście specjalny proces zaprogramowany, podgrzewa te elementy tam między 110 a 140 stopni. Cały proces trwa około 16 godzin i po tym procesie wyjmujemy ramy i elementy, które mają już świetne właściwości wytrzymałościowe. Kolejny proces produkcyjny ma miejsce tutaj, na tej frezarce. Ten proces jest bardzo ciekawy, bo tutaj trafia rama, która została już utwardzona. I taką utwardzoną ramę montuje się do takiej maszyny raz. Dlaczego raz? Dlatego, żeby już jej tam więcej nie ruszać w tej maszynie. I ta frezarka robi to, że poprawia wszystkie miejsca, gdzie siadają krzywki, dampery, sztyca podsiodłowa czy stery. Wszystko po to, żeby było absolutnie idealnie. Ta maszyna ma tutaj cały bank narzędzi i to są specjalne narzędzia, które potrafią obrobić i powierzchnię tutaj, ale też wjechać do środka i obrobić powierzchnię z drugiej strony. Nasza piękna, gotowa, sztywna, wygrzana rama trafia następnie albo do magazynu, albo do tego miejsca, albo do jeszcze innego miejsca. Elektrostatycznie naładowany proszek jest nanoszony na ramę za pomocą pistoletu. Rama jest uziemiona, dzięki temu ten proszek idealnie osiada na ramie. Następnie te elementy z naniesionym proszkiem trafiają tutaj, do tego pieca, gdzie jest temperatura między 160 a 200 stopni. Elementy trafiają tam na kwadrans i dzięki temu ten proszek się polimeryzuje, tworzy się mega piękna, równiutka, gładziutka, przylegająca, twarda powłoka na naszej ramie. Możemy mieć tutaj zwykłe kolory, jest bardzo duża paleta do wyboru,
ale możemy mieć też ramę polakierowaną specjalnym proszkiem metalicznym i ona się będzie pięknie błyszczeć w słońcu. Chodzę po tej produkcji i po prostu wszędzie, gdzie człowiek nie spojrzy, to są ramy do modelu S16 MGU, czyli tego z pinionem. To jest ciekawe, bo branża rowerowa jest ogólnie w mega kryzysie. Natomiast w firmie Nikolaj powiedzieli mi, że kompletnie nie narzekają na nudę, produkcja idzie pełną parą. Zrobiło się teraz dużo bardziej cicho, jestem w miejscu, gdzie już nie muszę używać mikrofonu. To jest magazyn gotowych ram, czyli najbardziej popularne ramy rowerowe Nikolaja są tutaj magazynowane, żeby można było szybko realizować zamówienia. Nie wiem, czy kojarzycie, ale to jest bardzo ciekawa rama, która ma tutaj taką olbrzymią klatkę, bo ona jest dedykowana do tego systemu przerzutki, która jest tutaj pięknie w środku zintegrowana. Jest miejsce na taki olbrzymi napinacz. Nikolaj był pierwszą firmą, która podjęła wyzwanie próby zamontowania tej dziwnej, ciekawej przerzutki. Natomiast system nie do końca się przyjął, nie bardzo chce się to sprzedawać i prawdopodobnie ten projekt będzie porzucony. Tutaj ogólnie wszystkie te wielkie pomieszczenia to jest magazyn części, mamy mnóstwo kół, różne podzespoły Boscha, a te siwe elementy, zobaczcie, stoją i czekają silniki Bosch Race. Zobaczcie tylko, jaka ilość. Tutaj w tych wszystkich kuwetach leżą gotowe elementy, śrubki, podkładki, blaszki i różne elementy CNC wyanodowane, czyli takie gotowe już do montażu rowerów. Kolega tutaj wkłada do konkretnych tacek, do konkretnych zamówień są przypisane i wędrują one dalej już na montaż. Do tego magazynu trafią również błotniki z firmy Vision Velo, bo Sławek zaczął produkować błotniki dedykowane do rowerów Nikolaj. A to ciemne, niepozorne miejsce to magazyn rowerów testowych. Widzieliście magazyn części? To teraz zobaczcie na ten ciekawy wózek. Jest to wózek, na którym mieści się 8 kompletnych framesetów. Natomiast jeżeli klient zamówi kompletny rower, to wtedy taki rower podróżuje w takiej wielkiej skrzyni, gdzie jest miejsce na jedno koło, drugie koło, silnik, ramę, baterie i tak dalej. Co ciekawe, mamy tutaj napisane Kraków. Marcin. Znam człowieka. Dużo rowerów Nikolaj S16 MGU jest zamawianych z tak zwanym Explorer Kitem. To jest idealny przykład. Mamy błotniki, mamy bagażnik, mamy oświetlenie, mamy sztycę regulowaną, mamy dodatkowo Foxa 38 na bogato, kierownicę z dużym wznosem, specjalne mega wygodne gripy. To rower, który będzie używany przez kogoś do eksploracji, bo raczej nie jest to rower do ostrej jazdy enduro w tej specyfikacji. Stanowiska do pracy dla mechaników są mega dobrze wyposażone. Na każdym stanowisku mamy wszystkie narzędzia, klucze, które są potrzebne. Mamy też wygodne wieszaki na rowery, które są elektryczne, czyli bardzo łatwo, bezwysiłkowo można podnosić ciężkie rowery do góry, żeby było je łatwo można serwisować. Nowiutkie, piękne Nikolaje gotowe do spakowania. Byłem pewien, że te wielkie skrzynie, w których Nikolaj wysyła kompletne rowery, są gdzieś zamawiane na zewnątrz, w jakiejś innej firmie, ale nie. Nikolaj sobie pospawał tutaj specjalne jigi tak zwane, dzięki którym mogą sami konstruować te palety do wysyłki rowerów. Jeżeli zamówimy kompletny rower, to rower przychodzi w takim olbrzymim kartonie, kompletnie złożony, ma przednie, tylne koło. Jedyne co trzeba zrobić, to naprostować kierownicę i przykręcić dwie śruby i można cieszyć się jazdą. Co więcej, takie pudło możemy sobie w domu przechować, możemy je łatwo złożyć, żeby zajmowało dużo mniej miejsca i gdybyśmy chcieli kiedyś rower przeserwisować, to możemy w takim pudle z powrotem do fabryki go odesłać. Na koniec chciałem podziękować panu Jensowi Millerowi za to, że zaprosił nas tutaj do fabryki, za to, że był mega cierpliwy, odpowiedział na wszystkie moje pytania i dodatkowo zorganizował mi rower testowy, który zabieram do Krakowa. Wielkie dzięki dla Sylwka z firmy Vision Velo, która stała się oficjalnym dostawcą błotników do rowerów firmy Nikolaj. No i przede wszystkim dziękuję tobie, widzu, za to, że obejrzałeś ten odcinek w całości. Jeżeli ten film się tobie podobał, to proszę rozważ zasubskrybowanie mojego kanału. Do zobaczenia za tydzień. Z prądem, hej! Obiecałem, że wyjaśnię, dlaczego tutaj jest niepospawane. Niepospawane jest dlatego, że rama pracuje. Więc jeżeli by tutaj zaspawali to do końca, to tak naprawdę tutaj by się tworzyły mega naprężenia i mogłaby tutaj rama pękać. Więc jest to zrobione specjalnie. W każdym Nikolaju mamy tutaj i tutaj zestawioną małą szparkę.